Dzień dobry bardzo, tutaj Orcia, a wy jesteście na moim kanale. Tutaj ledwo żyjąca pani mama, widać, że jeszcze chora. Nie ciągaj nosem, bo to nie elegancko. Tutaj Kirutka siedzi i już chce reanimować panią mamę. Zobaczcie, ona ma twoje zasady. Ja wiem. Ona ma zasady. Co się stało, pani mamo? Kto po tobie przebiegł? Ktoś po mnie chodzi. Co tu za rzucanie zabawkami? Kto to rzuca zabawkami? Bo zabawki mają fruwać. No dobrze. Dzień dobry, słuchajcie, dawno nas tu nie było. Nie było nas z wielu powodów. Ja się nie czułam psychicznie zbyt dobrze i zbyt silnie i nie miałam też na tyle mocy w sobie, żeby dzielić się dobrą energią przed kamerą. A dużo się działo. Słuchajcie, ostatnio przechorowałyśmy COVID. Sezon zachorowań. No, stwierdziłyśmy, że tak jednogłośnie, że to nie ma znaczenia, na co chorowaliśmy, czy na grypę, czy na COVID, czy na zapalenie zatok. Po prostu byłyśmy bardzo chore. Może ma ktoś bilet do skasowania, to tu jest kasownik. Co to za zabawy? Tu jest kasownik. Metkę weź jej odepnij, bo zeżre ją, będzie brzuszko bolał. No, ona ma co jeść. Jak widzicie, pani mama dalej w formie, Kira też w formie, ładnie się zaokrągliła, wygląda na fajnego, zdrowiutkiego psa. Ja idę mu się ogarnąć. Zaczyna chodzić na dwóch nóżkach, no. Pokaż, jak ładnie chodzisz. Idę ogarnąć twarz, bo dopiero wstałam, a widzę, że moje włosy krzyczą ratunku po nocy. No i pogadamy, opowiem wam, co słychać. Dzień dobry, co to masz na śniadanie dzisiaj? Dietetyczne. Bułeczkę z uczciami dała, czarną oliwkę, kawałek ostrej papryczki, no i na pocieszenie bardzo smaczną papryczkę faszerowaną. I nie wiem teraz, co z czym zjeść. Czy bułkę z oliwką, czy bułkę z papryczką, czy samą bułkę. Nie wiem. Nie uważasz, że nie mamy pieczywa, że trzeba dokupić? Nie. Bułek starczy. Chleba nie ma w ogóle ciemnego. A ciemnego nie ma. Jasnego też nie. Ale będzie, bo ojciec kupił. Aha. A czemu nie powiedziałaś o ciemnym? No dobrze, przecież wiesz, że ja raczej ciemny jem, nie jasne. Ale jak kupię, to nie chcecie jeść. Chcecie, tylko my mało pieczywa jemy. No tylko właśnie. Do śniadania praktycznie. Dobra, idę zrobić tam herbatę i kończę jajecznicę. Tutaj jeszcze wjadą. A, to dostanę jeszcze coś. A? To zależy. Będziesz musiała mi tutaj cały rachunek sumienia przedstawić. Jeżeli stwierdzę, że zasłużyłaś, to tyle, od tyle dostaniesz. Słuchaj, ja ci coś powiem. Nakarmić jest obowiązek każdego. Nawet mordercę przed karą śmierci. No, zastanowię się. Przyjmę ten argument. No i tadam, jeszcze sałatka wjechała. I dostałam jajecznicę. Myślałam, że już bułkę będą jadła. Czy jednak aż tak bardzo nie nagrzeszyłaś? Chyba nie. Co zrobiłaś? Nie widać było? Nie, na twarz pokazywałam. Aha. Czyli nic się nie wydarzyło, wszystko pod kontrolą planowane. No dobra, życzcie nam smacznego. Dziękujemy. Jemy śniadanie. A później ja biorę się za ogarnięcie włosów i za pracę. Pierwsza, a pani mama się ociąga. Sałatka też pięknie zjedzona. Zgadnij, ile kalorii weszło. Ile stawiasz? Ile stawiasz, że kalorii zjedliśmy? Zjadłyśmy. No, szacuj. Nie mam pojęcia. No to tak, 3 jajka na pół oczywiście. Myślę, że tak 120 kalorii jedno jajo będzie. To jest 360. Na sałatkę, ale powoli. 360 plus łyżeczka oleju. To będzie... Z 50 to jest 410. Na razie na dwie.
25 gramów boczku. Ile? 25. Deko? Gramów. A, gram. Myślałam, że 25 deko. Mówię, no nie, co nie, ty? Nie, no tak pi razy drzwi. I też nie było tam pół łyżeczki. Liczę, że wszystko, co na stole, miało około 900 kalorii, czyli 450 kalorii na osobę. Mogło wejść. To całkiem spoko. Do tego herbata. Słodziłaś? Nie. No to pijemy. No prawie, prawie. A co to za filet psa? Dzień dobry. Czy to tak przystoi? O godzinie prawie 10:00 być nieprzytomnym z zaspania psem? Czy to tak przystoi psu? Wylegiwać się, zamiast bronić rodziny i strzec przed złoczyńcami? Oj, Kira, Kira, przykryj się bardziej, bo zmarzniesz. No i nie ma psa. Odcięło energię. Wtyczka wyciągnięta. A teraz będziemy mieć dla Państwa, moi drodzy, mili Państwo, zagadkę. Proszę znaleźć psa. Może poszukamy ją. Może tędy? Dzień dobry. Idziemy na spacer? O, ci już z babcią już pójdziesz? W siłkówce na pewno. Z babcią pójdę tym razem. O Jezu, co to za parówczak? Co to za parówczak? Zaraz Wam pokażę, co kupiłam do sierści i pokażę, jak fajnie działa. Może od razu, bo za 10 minut mam spotkanie, a ja lezię w łóżki. Więc moment, zaraz przyjdę z moim cudeńkiem. Niby zwykła rolka, ale to nie jest zwykła rolka. Nie ma konieczności zrywania w niej taśm, tylko robimy trachu, 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 trachu. I tu już jest znacznie mniej sierści. Trachu, 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 trachu. I tu już jest znacznie mniej sierści. Sierść jest cała tu, a to tylko puczamy pod wodą i schodzi. Nie, ale naprawdę jest dobra. Wiem, kupiona w Actionie. Ja muszę tą swoją sprawdzić, jeśli nie będzie taka cała... Super sprawa. No dobra. Dobrze, wystarczy spłukać pod wodą. I działa na nowo. Dla właścicieli takich kudłaczy kudłatowych jak nasz, bardzo przydatny gadżet. Za chwilę ja zaczynam spotkanie w pracy, więc będę musiała się zrobić offline z życia, jakby to nie zabrzmiało. I po zebraniu biorę się zagotowanie jakiegoś szybkiego obiadu dla Kubyków, a dzisiaj idzie do pracy na godzinę drugą, więc taka trochę nieprzyjemna dla niego zmiana. A tu pani babcia mnie wyręcza, jeżeli chodzi o spacer z psem kudłatym. Pies kudłaty w 4 łaty. Co? Dobra, przepraszam, muszę ubrać psiulka. Mówiąc ubrać, mam na myśli obruszkę i smycz. Nie zakładamy kurteczek jej. Jest za ciepło, a pieso jest ładnie odżywiony. Ma tkankę tłuszczową, więc nie ma potrzeby na chwilę obecną. Tak się przyglądam, że z mojego dzisiejszego makijażu wyszło nici. Tak to jest, jak człowiek się maluje rzęsy przed myciem głowy. Zapomniałam, że ja je pomalowałam. I wygląda to, jak wygląda. No dobra, nie ma co się nad tym rozczulać, że zaraz się domyję i doczyszczę jabłkę. Dzisiaj u Feretów na obiad wczorajsze wspomnienia, czyli dojadamy to, co było wczoraj. Wczoraj były pod udział z kurczaka upieczone w piecu z warzywami, a dzisiaj zrobimy z nich domowego kebaba. Myślę, że mąż będzie zadowolony. Pani mama zje kawałeczek bułki? Nie. A ćwiarteczkę? Nie. Ale będzie dużo warzywek? Nie. Ale warzywka są zdrowe? Nie. Ale powinniśmy jeść warzywa. A to ja do warzyw nie mam nic. A do czego mam?
Mogę jeść warzywa, ale nie, jakieś mięso. To ci zrobię bez mięska. Nie, ja sobie zrobię. Odprowadzić cię do łóżka? Ja ciebie odprowadzę. To chodź, odprowadzisz mnie do swojego łóżka. Taka dziwna wymiana zdań między nami wynika z tego, że widzę, że mama się jeszcze nie czuje po chorobowo i bardzo sił brakuje chyba, nie? No. To znaczy siły to są tylko schody za mnie potrzebne. A co, chcesz mieszkanie na parterze? Chciałabyś zamienić? Nie. A ja bym chciała. Wolałabym mieszkać na parterze. Ile razy ja te zakupy musiałam taszkać na górę sama. Teraz tak, jest... Bo to jest takie i tak i nie. My mamy fajnie ulokowane mieszkanie. Mamy cicho, zielono, spokojnie. Wszystko blisko, a zarazem na tyle daleko, żeby nie było zamieszania. Co to miało być? My się zapowietrzyłam. A myślałam, że ty mnie tak przedrzeźniasz. Widzicie, jak może dojść do nieporozumień? Bo ja mam taką manię, że przeciągam monosylaby w momencie, gdy się zastanawiam. Ja wiem, że wtedy powinnam włączyć pauzę, po prostu nic nie mówić, zastanowić się, co chcę powiedzieć i dopiero mówić. Ale wychodzą mi te głoski takie radiowe na zasadzie no nie lubię tego i ja, bardzo jest to niekomfortowe na pewno w odbiorze przy oglądaniu materiałów, które się pojawiają. Walczę z tym, żeby w tym momencie była pauza. Nie zawsze wychodzi. Myślałam, że mnie mama przedrzeźnia za moje A to mama się zapowietrzyła tym razem. Chciałaś coś dodać odnośnie komfortu mieszkania w tym miejscu, w którym jesteśmy? Piętrze. No chyba już nic lepszego nie można. Parter nie... On jest fajny. Tylko dla wszystkich. Dla wszystkich fajny. Tak. Widzicie, było... Tu powinna być pauza, nie... Dobrze. Więc pauza. Robimy obiad? Rób. Zrobię, ale ty też byś zjadła. Ja zrobię co innego, tylko później. Dobra. No dobra, to ja się zabieram za gotowanie. Mam chwilę przerwy w pracy obiadowej, więc wykorzystam ją w ten sposób. Ale ciepło dzisiaj. Jak tak? Przyjemnie? Ojej, bardzo. I zaraz będzie zima, mróz. Poczekaj, jeszcze moja ulubiona jesień po drodze. Uwielbiam jesień. No z tobą to można pogadać. No niedługo będzie zima, mróz. No tak, myślałam, że ci chodzi o upływ czasu. Nie, w przyszłym tygodniu. A, że załamanie pogody. O to chodzi. Tak, o to. No to życie, no. 18, jutro 18 stopni. Śmiejemy się już same z siebie. I od wtorku -3, -4. Zabłysnę teraz inteligencją i znajomością polskich przysłów. Kwiecień, plecień. To jest marzec, jak już. W marcu jak w garncu. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Trochę takie normalne, no. Aha, dobra, znowu już wiem, co ty do mnie powiedziałeś, że marzec, że jeszcze marzec, co mamy. Dobrze, już. No nie dogadujemy się dzisiaj, no nie dogadujemy. Ale ile nam tego marca zostało? Już tylko chwilkę. Idę przegadać z Kubą jedną rzecz, bo bardzo możliwe, że na weekend pojedziemy sobie na wieś. To znaczy Kuba na pewno, ale czy zabierze żonę, czy nie? O, to wielka tajemnica. Sprawdzimy. Przegadałam z mężem, nigdzie nie jedziemy, Kuba jeszcze chory. Wszyscy chorowaliśmy i chorowaliśmy łącznie. Łącznie, no może albo nie łącznie. Chorujemy może, tak. Jeszcze raz proszę? Albo chorujemy, nie chorowałyśmy. No tak, ja już mogę powiedzieć, że chorowałam, czuję się dobrze. Bolą mnie jeszcze zatoki, ale to wszystko jest do przeżycia. Kuba i pani mama jeszcze nie mają się zupełnie dobrze. Pan tata dosyć szybko się spionizował razem ze mną, więc okej. Okay. Do czego... A resztę może chorować. Ja jej, mój tata, jesteśmy zdrowi, a mama... Mama uważa, że ja jestem córownią tatunia. Dopiero sama powiedziałaś. Nie o to mi chodziło. Sama powiedziałaś. Ja jestem zdrowa, pan tata zdrowy, wszystko jest okej. No a resztę to tam niech tam sobie. Miałam na myśli, proszę tutaj nie robić pośmiechujek, miałam tylko na myśli to,
że będziemy żyć, że nie ma tragedii. No wszyscy będziemy żyć, więc z tego, czego ty się ze mnie śmiejesz? Coś ci nie wychodzi. Nie, dobrze mówię. Dobrze, pierwsze słowo się liczy. Ja jestem zdrowa i pan tata, to jest wszystko okej. No dobra, niech tak będzie. No widzicie, jaki babsztyl? Okropna jest, okropna. Nie ma życia z tą babą. Widzicie, jakby... Jak ludzie mogą odbierać to, co ja powiedziałam? Patologia, kłócą się w domu. A to przecież nasze tylko żarty. Nikt na nikogo się nie obraża. Każdy ma się całkiem dobrze w tych naszych relacjach i przekomarzaniach. Jest okej. I widzisz? Znowu użyłam tego sformułowania, że jest okej. No, ono służy do wielu. Nawet do tego, że ja jestem zdrowa i pan tata zdrowy. Resztę... Jakoś tam wejdzie. Nie to autor miał na myśli. Rób mężowi obiad. Robię mężowi obiad. No dobra, czyli dzisiaj tak, na obiad mamy przygotowaną już sałatkę, raczej warzywa, bo to do sałatki jeszcze trochę daleko, żeby to była sałatka. Do kepsa. Tutaj się robi sos czosnkowy, jest to ser kozi, odrobina jogurtu greckiego. Dwa ząbki czosnku. Dodam troszeczkę oregano, pieprzu. Tutaj kurczak się smaży. Dla Kuby już gotowe. Dwie pity są. Ja zjem taką samą sztuk jeden. Pani mama była testerką. Jak smakowało? Bardzo smaczne. Mama krzyczy, że smaczne. Zjem ja i biorę się za sprzątanie. Jakaś taka rozszczepana się zrobiłam. Nieugładzona. Dobra. Przeżyjemy ten fakt. Przyszła do mnie duża paczka książek z Empiku. Zrobiłam sobie zamówienie. Nie współpraca. I pokazuję wam, cóż tam za cudowności sobie zafundowałam. Dwór cierni róż. Bardzo często czytana, bardzo często recenzowana, podobno fajny kawał fantastyki, sprzedawana jako literatura dla młodzieży, ale do młodzieżówki to nie ma podbiegu. Ariadna. Kolejna książka, gdzie tak naprawdę to mnie chyba okładka zaczarowała i to, jak jest wykończona te detale. Widzicie, ona nawet tutaj rzuca pięknie światło. O, gra. Sroka książkowa to ja. Legendy i latte. Cieniastwo, natomiast pięknie wydane. Już wam pokażę tutaj wklejkę. Czy fantastyka musi być heroiczna i ze smutkami? Absolutnie nie. I tutaj mamy bardzo taką cozy fantastykę. My będziemy podobnego kalibru książkę wydawać za 2 miesiące. Oczywiście ją pokażę wam, może jakiś konkurs zrobię z egzemplarzami. Zobaczymy. Niemniej bardzo mam mocno ochotę, jestem tak naszczuta na tę książkę, że prawdopodobnie ona jako pierwsza wleci i zaraz będzie czytana. Tutaj mamy Elfy Londynu. Na TikToku książkowym, na kanałach na TikToku Na TikToku, na kanałach książkowych, o, bardzo dużo razy widziałam wzmianki o tej książce, no i mnie znowuż skusiło. To już jest taka typowa młodzieżowa pozycja i... Gra środkowa. Autorka nagrodza jednej książki z listy bestsellerów The New York Times. Każde serce to wrota. No kobyłka. Ale Mac. Mac wydaje fajne książki i wydaje dobrze książki. Książki Maga biorę w ślepo. No to tyle. Jak widzicie, czytam nadal, czytam nie tylko to, co wydaje i co promuje,
Czytam również inne rzeczy. Mocno skupiam się na fantastyce. Literatura piękna mi średnio podchodzi. Bardzo często porusza zbyt głębokie, zbyt trudne tematy. A ja potrzebuję nieco lżejszej formy rozrywki. Czas zrobić kolację pani mamie. Nie wiem, czy wy również tak macie. Wieczorem, gdy chorujecie, to jest ten czas, w którym wchodzi jakaś temperatura, takie przesilenie organizmu, zmęczenie i człowiek się czuje zamiast lepiej, to zdecydowanie gorzej. I wtedy na ogół potrafi wejść również i gorączka. No w naszym przypadku też tak jest, ale co na kolację? Kluski lane na mleku. Nienawidzę. Nie zjadłabym. Nie przełknęłabym. A jestem podobno mistrzem w robieniu tego. Nie wiem, jak to się stało. Nawet mistrzyni klusek na mleku nie zrobi klusek na mleku, czy tam klusek płodzonych na mleku bez mleka. Ale spoko, wykombinujemy coś na kolację pani mamie. Innego prawdopodobnie będą to małe naleśniczki pancakes. Mleko roślinne, łyżka dosłownie prażonych jabłek. Tutaj jest jajko z mąką, proszkiem do pieczenia, już z tymi jabłkami. Tutaj symbolicznie dodałam również tego mleka i będę piekła placuszki. Czemu pani mama nie chce zjeść moich placuszków? Bo nie mogę. Nie, to nie chcę. A dobra? Pyszne. To jeszcze jednego małego z jagodami. Nie. Ale nie wiesz, jak smakuje z jagodami. To ciągnij i zostaw. Na tym polega gospodarka oparta na wzroście. Muszą być biedni, bogaci. Z jagodami nie robiłam. Z kawkami robiłam. Bo o hipokryzję cię nie podejrzewam. To chciałeś mnie zainteresować? Tego dziadka. A może chciałeś, żebym ci dała spokój, bo ja po prostu tego nie rozumiem. Pycha? Tak? Dla równowagi. No to super, cieszę się. Moi drodzy, ja tego vloga będę już powoli kończyła. Tak słowem podsumowania chciałam wam podziękować za cierpliwość do mnie i za to moje znikanie, pojawianie się w kółko. Wiecie, że mam swoje obciążenia i muszę z nimi żyć i gdy po prostu fizycznie i psychicznie nie czuję się na tyle silna, żeby dać sobie radę z tym, co się dzieje w internecie. A w internecie dobrze wiecie, że można trafić na bardzo różnych ludzi z różnymi obciążeniami, różnym podejściem do innych ludzi, to po prostu się tutaj nie pojawiam. Gdzieś tam znikam sobie i zamykam się we własnym światku offline. Czasem tak musi być, w telegraficznym skrócie. Moi drodzy, to cóż, jak widzicie, staram się opiekować panią mamą przy chorobie. Wierzę, że siły do mamy wrócą bardzo szybko i za parę dni będzie po prostu latała 2 metry nad ziemią, jak to zwykła latać. I nie mam na myśli miotły. Kończymy już, dobrze? Kończmy. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Nie mogę wam obiecać, że jutro czy pojutrze pojawi się film. Chciałam dać taki film aktualizacyjny, że żyjemy, że mamy się dobrze, że funkcjonujemy jak powinniśmy. Ja sam sobie już kanapę rozłożyłam, zaraz się uwalę na niej i będę czytała i czytała. Jeszcze raz czytała, a za jakąś godzinę czas na spacer będzie z Kirutą. Dziękuję wam za dzisiejszego vloga i do zobaczenia przy kolejnym.